I tak myślę, że właśnie tu można wyczuć tą różnicę między swoją drogą, a nie swoją drogą. Bo jeśli idziemy tą właściwą, to proces zmiany jest naturalny, a my płynnie przechodzimy właśnie z jednego punktu do kolejnego. Zmiana ta jest dla nas inspirująca i podążamy za nią. A jeśli idziemy nie swoim szlakiem, to kiedy nadchodzi zmiana znanej nam sytuacji, no nie bardzo mamy pomysł, co dalej zrobić. I często kurczowo chcemy pozostać przy tym, co znamy. Albo właśnie zmiana w ogóle nie chce nastąpić, choćbyśmy my tego bardzo chcieli. Ja nazywam się Paweł Tempc i witam Cię w 26. odcinku podcastu Rozmowa o zdrowiu, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia. No a dzisiaj poruszymy temat kreatywności, intuicji, pobudzenia prawej półkuli mózgowej, a możemy to zrobić dzięki malarstwu i na tym się właśnie skupimy dzisiaj, a dokładnie na malarstwie intuicyjnym, w szczególności chodzi tutaj o metodę Vedic Art przekazaną przez Kurta Kalmana. A moim gościem dzisiaj jest Marta Kolarz, która jest rekomendowanym nauczycielem Vedic Art w Polsce. No i powie nam, z czym to się je, jak ta metoda może wpłynąć na nasze życie w kontekście właśnie pobudzenia prawej półkuli mózgowej, znalezienia swojej ścieżki w życiu, sprawdzenia, czy droga, którą w tym momencie podążamy, jest właściwa, no i pobudzenia kreatywności i odkrycia tak zwanej swojej pasji życiowej. Te inne tematy oczywiście poruszymy, a dzisiejsza rozmowa jest oczywiście także wstępem do webinaru, który odbędzie się w środę 11 kwietnia 2018 o godzinie 20. Jako ciekawostkę powiem także, że Marta Kolarz jest także patronem mindbodyspirit.pl, więc jest to dla mnie dodatkowe wyróżnienie, iż moi patroni także aktywnie działają w metodach holistycznego rozwoju, holistycznego podejścia do życia i nie poprzestają na teorii, ale także praktycznie wdrażają to w życie swoje oraz w życie innych ludzi, zmieniając ich na lepsze. Marta skończyła także Akademię Sztuk Pięknych i moim pierwszym pytaniem było, jak doszła do tego, żeby zmienić to uniwersyteckie podejście do sztuki na całkowicie, można powiedzieć, odmienne podejście, które prezentuje Vedic Art. Jak wyglądała jej droga do tego miejsca? W życiu zajmuję się, można powiedzieć, szeroko pojętą kreacją. Jestem artystą plastykiem, maluję i zajmuję się też grafiką komputerową, ale interesuje mnie też niezmiernie kreacja w takim, wiesz, takim sensie egzystencjonalnym, czyli jaki jest nasz udział w tworzeniu tego wszystkiego, co nas otacza. Naszej sytuacji życiowej i relacji z innymi, na ile, wiesz, jest to nasze świadome działanie, a na ile kierują nami różne nieświadome mechanizmy. I jak ten nasz poziom świadomości wpływa, nie, na percepcję naszą tej rzeczywistości i na jej interpretację. No właśnie, a Vedic Art łączy te wszystkie rzeczy jakby w jedno, nie? Bo jest to metoda rozwoju, w której narzędziem jest malarstwo. Także myślę, że nieprzypadkowo trafiłam na nią, tylko że no, to była taka naturalna kolej rzeczy w moim przypadku. No i to było takie ciekawe bardzo doświadczenie, bo jakieś 3 lata temu w jednym tygodniu 3 osoby, takie zupełnie niezależnie od siebie, powiedziały mi coś takiego, że wiesz co, Marta,
ty powinnaś się zająć Wedicartem. I to było tak, że ta jedna osoba to była moją sąsiadką, druga była fryzjerką, która okazała się być medium, a trzecia była coachem, do której trafiłam na jakieś tam zajęcia związane właśnie z malarstwem intuicyjnym. No i wtedy tak naprawdę jeszcze dokładnie nie wiedziałam, czym jest ten Wedicart. Ale no, był to dla mnie taki ewidentny sygnał od wszechświata, że mam się jakoś tam zainteresować tym tematem, nie? No więc zaczęłam wnikać, tak? Co to jest za metoda i po co ona jest. No i jak się okazało, że to jest metoda rozwoju, że dzieje się to poprzez malarstwo, no to już byłam pewna, że to jest coś dla mnie. Więc w takim trybie wręcz ekspresowym przeszłam warsztaty w Ediku pierwszego i drugiego stopnia. No i tak byłam zafascynowana tą metodą, no, że niewiele myśląc szybko zapisałam się na kurs nauczycielski. Bo wiesz, sama przechodząc ten proces 17 kroków Wedicart, doświadczyłam, jak ta metoda wiele daje, jak ona otwiera, jak ona uwalnia z blokad takich, których nawet sobie nie zdawałam sprawy, że je mam. Jak jest inspirująca do dalszego rozwoju. No i przede wszystkim, jakiego daje takiego kopa energetycznego. Także uznałam, że też chcę robić takie warsztaty dla innych, bo jest po prostu głęboki sens w tym, żeby pokazywać tę metodę ludziom i zachęcać ich, żeby z niej skorzystali. I w moim przypadku ta metoda zadziałała tak, że niedługo po tych warsztatach swoich Wedicartu no, zrobiłam swoją pierwszą indywidualną wystawę malarstwa. A niedługo potem zaczęłam też sprzedawać swoje obrazy. No i to obrazuje, jak właśnie niesamowita jest ta metoda. Bo wiesz, malarstwo zawsze było w moim życiu i zawsze to robiłam, zawsze to kochałam, ale żadne szkoły i żadne studia artystyczne, które przechodziłam, nie dały mi takiej wiary w siebie. I wiesz, takiej pewności mojej prawdy artystycznej, żeby wyjść z moją sztuką do ludzi. No a warsztaty Wedicart mi to dały. Wiesz, owszem, brałam wcześniej udział w różnych wystawach zbiorowych organizowanych na przykład przez uczelnię właśnie, ale tak naprawdę dopiero po Wedicarcie zrozumiałam tak naprawdę, jaki jest sens dzielenia się swoją twórczością z odbiorcami. I dopiero wtedy poczułam energię i taką odwagę, żeby to robić. Czy w takim razie Wedicart sporo odbiega od takiego nauczenia typowo uniwersyteckiego? O tak, różni się bardzo, gdyż całkowicie mu zaprzecza. No dokładnie. Jest właśnie całkowitym zaprzeczeniem takiego kształcenia akademickiego. Dlaczego? Dlatego, bo każde kształcenie daje ci wiedzę w ramach nauk i wartości powszechnie uznanych za słuszne w systemie, w którym żyjesz. Czyli kształtuje cię jakby na zewnątrz, narzucając wzorce myślenia, postępowania, które no, pozwalają ci w tym systemie właściwie funkcjonować. I w sumie nie masz tam za dużo miejsca na zadawanie pytań, tylko masz uznać to za właściwą koncepcję. Także każde nauczanie tak naprawdę jest ograniczeniem, bo daje wiedzę, a jeśli ty się z tą wiedzą utożsamisz, to będziesz postępował według jej reguł i w ogóle nie przyjdzie ci do głowy, że można wyjść poza te ramy. Tymczasem Wedicart mówi o tym, że cała mądrość jest już w tobie. Więc niczego nie naucza, tylko pokazuje ci drogę, jak dotrzeć do tego swojego wewnętrznego głosu mądrości. Okej, powiedzmy jeszcze kilka słów na temat samej idei metody. Na czym to dokładnie polega? Idea tej metody polega na tworzeniu obrazów malarskich jako praktycznych zadań w kontekście tworzenia naszego najważniejszego arcydzieła,
czyli naszego własnego życia. Także malowanie obrazów jest narzędziem w tej metodzie. Nie jest jakby celem samym w sobie. A wspaniałe obrazy, które podczas tych warsztatów powstają, są tak naprawdę efektem ubocznym całego procesu. I takim nadrzędnym zadaniem tej metody jest transformacja naszych blokad i naszych ograniczających przekonań w takie jedno główne przeświadczenie, że wszystko jest możliwe. A to powoduje, że nasze życie się zmienia. Podnosi się jego jakość w każdym jego aspekcie. I jak to się dzieje? Otóż malowanie obrazów pomaga nam wejść w taki stan kontemplacji, czyli taki, w którym przestajemy myśleć, a zaczynamy po prostu być. Jest to stan znany wszystkim artystom, kiedy zatapiają się bez reszty w proces tworzenia swojego dzieła. Znika wtedy dla nich czas i tak naprawdę w ogóle świat mógłby nie istnieć. I wyłączając myślenie, wyłączamy tak naprawdę wszystkie nakazy, zakazy, logiczne rozumowanie nasze, wszystkie nasze obawy i blokady. I wtedy mamy kontakt ze swoim wnętrzem, ze swoją intuicją. Mamy szansę dotrzeć do naszego potencjału twórczego, wszystkich naszych uśpionych talentów i zdolności, do porzuconych w przeszłości pasji i zainteresowań. I wiesz, nie jest wcale tak łatwo wyłączyć to myślenie, szczególnie na początku. To wymaga czasu, dlatego cały proces Vedic Art trwa aż 4 dni. I w tym czasie przerabiamy 17 zasad. To są zasady tworzenia dzieła artystycznego. I do każdej zasady wykonujemy właśnie jakieś ćwiczenie malarskie. I poznając te zasady, uświadamiamy sobie, z jakich etapów musi składać się każdy proces twórczy, żeby w jego wyniku mogło powstać dzieło. Okej, powiedzmy coś jeszcze jednak o twórcach metody, jaka jest jej historia i jaki ma związek z Wedami, bo Vedic, rozumiem, to słowo pochodzące z Indii. W latach 60. pewien młody, dobrze zapowiadający się szwedzki artysta, Kurt Schellman, który studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Sztokholmie, spotkał na swojej drodze życiowej guru wedyjskiego, Maharishiego Mahesh Yogi. Notabene był to ten sam guru, u którego medytowali Beatlesi. No i Maharishi stał się przewodnikiem duchowym Kurta. Kurt dzięki niemu praktykował medytację transcendentalną. I no, miała ona łączyć w sobie staroindyjską wiedzę od Maharishiego z zachodnią wiedzą o sztuce, którą posiadał Kurt. I to okazało się być misją życiową Kurta. W tym celu Maharishi przekazał mu 17 zasad sztuki, które właśnie pochodziły z Ved. A Wedy to staroindyjskie księgi opisujące całość ówczesnej wiedzy człowieka o świecie ludzi i o świecie bogów. Więc zasady, które otrzymał Kurt, zawierały taką uniwersalną wiedzę, opisującą nie tylko proces tworzenia dzieła artystycznego, ale też każdego innego procesu, który ma miejsce w naturze. I Kurt opracowywał tą metodę długo, ponad 14 lat. A zasady tworzenia, które poznajemy w trakcie warsztatów Vedic Art, odnoszą się i do malarstwa, w sensie tworzenia obrazu, i do tworzenia naszego własnego życia, jak też do właśnie każdego procesu zachodzącego w naturze. Mhm. Rozumiem, że tutaj chodzi o jakieś zbudzenie w sobie, jakiegoś potencjału. Ale ty, wiadomo, miałaś przygotowanie artystyczne i jakby to była konsekwencja tego, że zajęłaś się Vedic Artem, który też w tym jakby nurcie artystycznym występuje, ale wiem, że na Vedic Art nie ma takiego wymagania, że trzeba mieć jakiekolwiek zdolności, po prostu przychodzi się na warsztaty i maluje. Jak to jest? Czy rzeczywiście nic nie trzeba wiedzieć na temat malowania, żeby taki weekendowy, powiedzmy, warsztat Vedic Artu doświadczyć i z niego coś wynieść? No tak, jak najbardziej. Właśnie ja jestem tutaj bardzo takim specyficznym przykładem osoby, która miała jakieś tam klasyczne wykształcenie artystyczne.
Natomiast zazwyczaj na warsztaty Velikart trafiają ludzie, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z pędzlem, tak? I tak naprawdę ci ludzie mają w sumie łatwiej ode mnie, tak? Bo ja będąc na tych uczelniach, miałam już kolejne ograniczenia związane z tym, jak się używa farby, jakie można łączyć ze sobą, jakie nie, jakie są właściwe połączenia kolorystyczne, jakie nie. Są, wiesz, przeróżne teorie, tak? Które poznajesz w trakcie swojego kształcenia artystycznego. I one w jakiś tam sposób zawsze będą cię ograniczać, tak? Bo nie wpadniesz na to, żeby wyjść poza nie. Czyli wiesz, na przykład w malarstwie jest taka zasada techniczna, że na jednym obrazie możesz najpierw położyć farbę wodną, a potem olejną. I taka kolejność gwarantuje, że jeden kolor pokryje drugi i że te farby nie odpadną potem po wyschnięciu. I ty, znając tą metodę, wiedząc o tej teorii, będziesz się jej trzymał, bo jest sprawdzona i daje właściwe rezultaty. Tymczasem, gdybyś pozwolił sobie na uwalnienie się od tej zasady i najpierw nałożył tą farbę olejną, a potem wodną, to mógłbyś uzyskać zaskakujący efekt inny od całej reszty, która stosuje się do tej zasady. I owszem, możliwe, że ta farba by ci odpadła po wyschnięciu, ale to mogłoby być inspiracją do kolejnych poszukiwań na tym płótnie. To może doprowadzić do stworzenia czegoś nowego, zupełnie wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju. Także jak wchodzisz na warsztat Velikart, to pierwsze, co słyszysz od nauczyciela, to zapomnij o wszystkim, czego do tej pory się nauczyłeś. A zwłaszcza, jeśli właśnie wcześniej uczyłeś się malować. Bo każda wiedza owszem, jest przydatna, ale też ograniczająca. No tak, to myślę, że we wielu ścieżkach, zarówno duchowych, jak i takich rozwojowych, jak za dużo wiemy w cudzysłowie, za dużo się naczytamy czegoś, no to pojawiają się jakieś oczekiwania, jakieś podejście takie, które może spowodować, że mamy szybki zawód, nie widząc jakichś efektów, których spodziewaliśmy się zobaczyć, bądź też, tak jak z twojej strony mówisz, wiemy i jakby działamy już ze strony nie intuicji, tylko bardziej umysłu, bo wiemy, że tutaj trzeba to i to zrobić, żeby to wyglądało tak, a nie inaczej. A tutaj chyba nie jest celem, żeby ten obraz był piękny artystycznie, tylko żeby, no właśnie, żeby co? Poruszyłeś tu kilka bardzo ważnych kwestii. Oczekiwania. To są nasze wyobrażenia efektu, który chcemy uzyskać. Czy na obrazie, który zaczynamy malować, czy też w życiu, kiedy podejmujemy jakieś nowe wyzwanie, jakieś nowe działanie. Ale to nasze wyobrażenie budujemy na podstawie wiedzy i doświadczenia, które już mamy. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić rzeczy, których nie znamy. Czyli mając oczekiwania, zamykamy się na te nieskończone możliwości, które tak naprawdę mogą zaistnieć. Dodatkowo takie oczekiwanie nakłada na nas blokady strachu przed porażką. Porażką, że nam się nie uda, albo tak jak powiedziałeś, że efekt nie będzie dla nas satysfakcjonujący. A Velikart pokazuje, jak zmienić nasze podejście do porażki. Pozwala ją zobaczyć jako tylko kolejne doświadczenie, o które jesteśmy bogatsi. A to bardzo pomaga w życiu, bo taka porażka jest wtedy mniej stresogenna dla nas. I właśnie jeśli wyłączysz te oczekiwania i idące za nimi lęki i blokady, jeśli wyciszysz myślenie, wyłączysz swojego wewnętrznego krytyka, to będziesz mógł połączyć się ze swoim wewnętrznym głosem intuicji. Będziesz mógł posłuchać siebie, tak wiesz, pogadać ze sobą. I na warsztacie Velikart jest na to odpowiednio dużo czasu, aby ten stan ciszy umysłu uzyskać. Taki stan, kiedy możesz usłyszeć siebie samego. I wtedy pędzel jest narzędziem, który pozwala ci przelać na płótno swoje własne wnętrze. Swoje emocje i uczucia i różne wewnętrzne przeżycia. Uświadamiasz sobie siebie samego. I te 17 zasad właśnie prowadzi cię w tym procesie.
Przy każdym zadaniu malarskim uświadamiasz sobie siebie samego jako stwórcę w tym procesie stwarzania. Na warsztacie jesteś, wiesz, stwórcą swoich obrazów malarskich, nie? Ale te wszystkie stany, których wtedy doświadczasz, korelują z tym, jak te procesy stwarzania realizujesz także w swoim życiu. Wiesz, ile w tobie jest oporu przed nowym wyzwaniem, co i kiedy cię blokuje, kiedy pojawia się smutek, kiedy złość, kiedy irytacja, a kiedy z kolei radość i takie poczucie satysfakcji. I to wszystko jest na tych obrazach, które malujemy. Są one naszymi takimi wewnętrznymi malowidłami. Dlatego tych obrazów się nie ocenia, nie porównuje ani w żaden sposób nie analizuje. Możesz ich w ogóle nikomu nie pokazywać, jeśli nie chcesz, bo to jest tylko narzędzie. Choć faktem jest, że przy okazji powstają bardzo niezwykłe i oryginalne malowidła. Ale to jest ten efekt uboczny całego procesu i wynika stąd, że uczestnicy, uwalniając się z tych blokad, odzyskują swoją wiarę w moc twórczą i genialne prace tworzą. Bo tak jak już mówiłam na wstępie, naczelnym zadaniem Vedic Art jest transformacja naszych ograniczających przekonań. Dlaczego to jest takie ważne? Bo od narodzin do dojrzałości słyszymy tak naprawdę tysiące godzin takich taśm z różnymi ograniczeniami. Najpierw słyszymy je od rodziców, potem w przedszkolu, potem w szkole, w mediach, że tego nie wolno, tego nie wypada, to jest niebezpieczne, to nie jest dla ciebie i tak dalej, i tak dalej. Słyszymy tego tak dużo i tak często, że uznajemy to za prawdę. I widzimy wtedy świat poprzez pryzmat właśnie tych ograniczeń, w bardzo taki zawężony sposób. To fakt, jesteśmy otoczeni od początku, od dziecka, dużym ilością ograniczeń, jednak nie wszystkie z nich są dla nas jakoś hamujące. Część jest potrzebna dla naszego bezpieczeństwa, część oczywiście nas ogranicza. No i jak znaleźć tą różnicę, tą cienką linię pomiędzy tymi ograniczeniami, które są dla nas budujące, a tymi, które są nas wstrzymujące, jak to rozróżnić? No właśnie, bo z tym instynktem samozachowawczym jest tak, że to działanie naszej podświadomości, która ma jeden główny cel, no dba o to, żebyśmy nie zginęli, nie? I jest to taka broń obosieczna, bo owszem, ostrzega nas, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy, ale też przez nią tak trudno jest nam wyjść poza naszą strefę komfortu, tego, czego znamy. Bo nawet jeśli nasza sytuacja nie jest dla nas komfortowa, to jednak do tej pory przeżyliśmy, więc dla naszej podświadomości jest to lepsze rozwiązanie niż coś zupełnie nowego, tak? Coś, czego nie znamy, bo to, czego nie znamy, to potencjalnie grozi śmiercią, nie? W największym skrócie myślowym. Dlatego tak trudno jest nam otworzyć się na zmiany w naszym życiu. A Vedic Art właśnie nam to ułatwia. Chodzi o to, żeby właśnie jakby powrócić do tego stanu dziecka, tak? Do tego pierwotnego stanu, kiedy jesteś małym dzieckiem, jesteś radosny, ciekawy świata i dla którego tak naprawdę wszystko jest możliwe, tak? Bo znasz na pewno, wiesz, tę historię, że jak ktoś nie wie o czymś, że czegoś nie można zrobić, to jest w stanie to zrobić, tak? To prawda, jednak takie poznanie to według mnie proces długotrwały. I czy w związku z tym zajęcia Vedic Artu to cykliczne zajęcia, takie powiedzmy jak zajęcia jogi, czy może raczej okazjonalne warsztaty, na które przychodzimy, kiedy czujemy, że musimy popracować tutaj z naszą prawą półkulą, czy też pobudzić naszą kreatywność? Warsztaty Vedic Art można zrobić raz, ale można je też sobie powtarzać zawsze wtedy, kiedy poczuje się taką potrzebę twórczej inspiracji. Zarówno pierwszy, jak i drugi stopień trwają po 4 dni. No i to jest ponad 30 godzin malowania. W tym czasie właśnie przerabiamy wszystkie 17 zasad.
ale ten czas jest potrzebny, aby można było w pełni poczuć i doświadczyć właśnie każdą zasadę i aby cały proces był skuteczny, nie ma tutaj możliwości drogi na skróty. Na warsztatach drugiego stopnia przerabiamy też te same zasady, jednak przyjmujemy je już z innego poziomu świadomości i no, wchodzimy tam w nie głębiej. Potem, jeśli ktoś poczuje powołanie, żeby też uczyć tej metody, no to może odbyć kurs nauczycielski, który też trwa 4 dni. Zazwyczaj odbywa się to w takim systemie weekendowym, tak, że jeden weekend i potem drugi pod rząd albo tam któryś z kolei w miesiącu, bo no po prostu jakby łatwiej ludziom jest w ten sposób dysponować swoim czasem, bo żeby zrobić ciurkiem 4 dni pod rząd, no to trzeba już tam wiadomo brać urlopy i tak dalej. Więc takie 4-dniowe najczęściej nauczyciele Vedicard organizują wakacje, jak są ciepłe miesiące, wtedy często organizują różne wyjazdowe takie sytuacje, bo Vedicard też świetnie właśnie się sprawdza, tak naprawdę najlepiej w wolnej przestrzeni, na łonie natury i tak. Mm-hmm. No i tak, i człowiek przychodząc na takie 4-dniowe warsztaty, to co, wyzbywa się tych ograniczeń przez te 4 dni i jest już nowym człowiekiem, który zmienia swoje życie, odnajduje swoją ścieżkę życiową, to tak się dzieje? Jakie są przykłady takich przemian? Czy to jest możliwe w ogóle w tak krótkim czasie dokonać? Czy to jest jakiś proces, który trzeba później kontynuować, na przykład w domu, praktykując jakieś ćwiczenia czy podejście do życia? To jest tak, że rozpoczynając warsztat Vedicard, rozpoczynasz proces, który już tak naprawdę nigdy się nie kończy. Koniec warsztatów to dopiero preludium do zmian, które zaczynają się w tobie i w twoim życiu. Wiem, że no, może zabrzmi to górnolotnie, jednak po warsztacie Vedicard świat już nigdy nie wygląda tak samo. Nawet jeśli w czasie tych 4 dni nie pozbędziemy się tych naszych wszystkich blokad i ograniczeń, bo zapewne nie jest to możliwe, ale to, co istotne, to to, że sobie je uświadomimy. A uświadomienie daje już możliwość obserwacji i nie działania z automatu i transformacji tego. To wszystko sprawia, że nasze widzenie rzeczywistości rozszerza się, zwiększa się zrozumienie i uważność na okazje i możliwości, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Spotkanie z 17 zasadami każdy przechodzi indywidualnie, na swój własny sposób, bo no, każdy jest jedyną w swoim rodzaju niepowtarzalną istotą ze swoją konstrukcją psychofizyczną i ze swoją historią. Dlatego zmiany zachodzą u każdego jednak w bardzo różny sposób. U jednego to będą, wiesz, gwałtowne, szybkie zmiany, u innego to będzie długi, spokojny proces rozłożony w czasie. Także zmiany zachodzą w różnych aspektach naszego życia, w zależności od tego, no, na który jesteśmy w tym momencie gotowi. Ale to, co jest wspólne dla wszystkich, to potężny taki kop energetyczny tuż po warsztatach. Dlatego warto to wykorzystać. 17 zasad uświadamia nam, z jakich etapów składa się każdy proces twórczy i że wszystkie one muszą zaistnieć, żeby powstało dzieło doskonałe. I wiesz, to jest wiedza uniwersalna, którą możemy wykorzystać na co dzień w domu, w pracy, przy, wiesz, małych i dużych projektach każdego rodzaju. Także praktykować wiedzę, która jest zawarta w tych 17 zasadach, można każdego dnia przy okazji każdego zadania, które mamy do wykonania. Jednak nie możemy dzielić się tymi zasadami z innymi w sensie takiego słownego przekazu. Też 17 zasad jest przeznaczonych tylko dla uczestników warsztatów. No właśnie, to jest dla mnie ewenement, że mimo próby znalezienia tych 17 zasad w internecie, nie mogłem ich wygooglować przez dłuższy czas, no i w sumie ich nie znalazłem. Jak to jest możliwe, że
uchowały się te zasady jako zasady tajne i dlaczego one w ogóle są tajne? I to jest właśnie taki świetny fenomen, bo już ponad milion osób przeszło ten proces Vedicard i dostało do swojego użytku te 17 zasad, ale nikt nigdy nie wyjawił ich na zewnątrz, zgodnie z regułą, którą ustanowił twórca metody. A są tego dwie przyczyny. Pierwsza wynika z wedyjskiej tradycji przekazu ustnego. Także 17 zasad jest podawana ustnie uczestnikom. Mogą oni oczywiście je sobie zapisać, natomiast nie ma takiej sytuacji, że dostaną wydrukowaną listę z tymi zasadami. Natomiast druga przyczyna wynika z tego, że tylko poprzez osobiste doświadczenie zasad mają one sens dla człowieka. Podyktowane dla odbioru mentalnego będą tylko zbiorem mało zrozumiałych sentencji. Stąd taki przykaz od Kurta. No i to właśnie świetnie działa. Bo w momencie, kiedy spotkasz się z tymi zasadami na warsztacie, poznasz ich wartość poprzez właśnie doświadczenie ich w procesie twórczym, to zdasz sobie sprawę, że Kurt rzeczywiście miał rację. Że przekazanie 17 zasad jako samych słów, bez ich doświadczenia, po prostu nie zadziała, więc nie ma sensu. Po prostu słowami nie da się przekazać tych najważniejszych rzeczy. Trzeba ich doświadczyć. No i dlatego właśnie nie znalazłeś tych zasad w internecie. Okej, zakładam, że poprzez warsztat Vedicard możemy dojść do swojego potencjału, ale zastanawiam się także, czy możemy na przykład dojść do tego, czy droga, którą podążamy, jest właściwa, czy możemy to zweryfikować? Tak, na warsztatach Vedicard można między innymi w tym aspekcie ze sobą porozmawiać. Myślę, że podążanie swoją drogą charakteryzuje się przede wszystkim takim głębokim poczuciem sensu tego, co robisz. Nawet jeśli nie jest to łatwa droga, ale czujesz się dzięki niej spełniony, no to będziesz miał odwagę i energię, by konsekwentnie ją podążać. A jeśli w jakimś momencie twojego życia przyjdzie takie uczucie pustki, uczucie niespełnienia, czy wypalenia zawodowego, czy uczucie tęsknoty w sumie nie wiadomo za czym, i jest to taki stan permanentny, to jest duże prawdopodobieństwo, że no nie wypełniasz swoich własnych celów życiowych, tylko te, które narzucił na ciebie system. W czasie twojego wychowania, edukacji i różnorakich przekazów medialnych. Czyli z dużym prawdopodobieństwem nie idziesz za głosem serca, tylko no za głosem rozsądku. No i to jest często taki sygnał, który mówi, że może warto poszukać. Czy ta droga, którą idziemy, na pewno jest nasza? Czy wykorzystujemy w niej nasze talenty, nasze predyspozycje, którymi jesteśmy obdarzeni? Bo myślę, że na tym właśnie polega cała sztuka życia, żeby pielęgnować swoje pasje i rozwijać się dzięki temu i wypełniać tym właśnie swoją własną, niepowtarzalną misję życiową. No i właśnie na warsztatach Vedicard, kiedy wyłączysz to logiczne, systemowe myślenie, masz szansę usłyszeć ten głos twojej prawdy, twojej prawdziwej natury. Masz możliwość odnaleźć swoje prawdziwe powołanie, powrócić do swoich pasji, do swoich talentów, do swoich marzeń. Zanim ktoś ci kiedyś powiedział, że no albo się do tego nie nadajesz, albo to jest nieopłacalne, albo w ogóle lepiej zająć się czymś bardziej intratnym. Więc wiesz, to są najczęściej takie przebłyski na warsztatach, takie impulsy, kiedy nagle jakiś uczestnik przy okazji jakiejś tam zasady przypomina sobie nagle, że a kiedyś to on uwielbiał zajmować się zwierzętami, nie? Ale ktoś tam stwierdził, że lepiej, żeby był dentystą, nie? Chciałbym zwrócić uwagę także na pewien aspekt, czy też zagrożenie związane z znajdowaniem swojej pasji. Mianowicie często myślimy, że znajdując swoje miejsce w życiu, będzie życie płynęło też takim torem ciągłego szczęścia, endorfin, że tak powiem, spełnienia. Natomiast życie weryfikuje
nawet najpiękniejsza pasja przebiega w sposób nielinearny i ma swoje szczyty i załamania, i nawet taka pasja potrafi się po prostu wypalić, i coś, co kiedyś było dla nas czymś niesamowitym, staje się czymś codziennym i wręcz nudnym. Tak, i to, o czym teraz mówisz, jest niezwykle ważne, bo mówisz teraz właśnie o procesie, że coś się zaczyna, coś się rozwija, potem dojrzewa, starzeje, a na końcu umiera. I masz rację, że to jest naturalne, że właśnie no każdy proces w ten sposób wygląda. Sztuka tylko polega na tym, żeby mieć tego świadomość i nie zatrzymywać się w którymś z tych etapów. Pozwalać im się naturalnie wypełniać jeden po drugim aż do zakończenia. A jak przyjdzie zakończenie, to je przyjąć jako naturalną kolej rzeczy, no, która pozwoli zaistnieć nowej. I tak myślę, że właśnie tu można wyczuć tą różnicę między swoją drogą a nie swoją drogą. Bo jeśli idziemy tą właściwą, to proces zmiany jest naturalny. A my płynnie przechodzimy właśnie z jednego punktu do kolejnego. Zmiana ta jest dla nas inspirująca i podążamy za nią. A jeśli idziemy nie swoim szlakiem, to kiedy nadchodzi zmiana znanej nam sytuacji, no nie bardzo mamy pomysł, co dalej zrobić. I często kurczowo chcemy pozostać przy tym, co znamy. Albo właśnie zmiana w ogóle nie chce nastąpić, choćbyśmy my tego bardzo chcieli. Okej, mówimy tutaj cały czas o malarstwie, ale rozumiem, że aby pobudzić prawą półkulę mózgową, możemy także korzystać z innych środków ekspresji, takich jak muzyka, poezja, taniec, ekspresja głosu. Dlaczego akurat Vedic Art wybrało malarstwo jako tą formę dojścia do swoich, że tak powiem, skarbów? Poruszyłeś tu znowu trzy ważne kwestie. Pierwsza dotyczy tego, że każdy proces tworzenia artystycznego, w jakim aktywnie uczestniczymy, i to niezależnie od rodzaju sztuki i od walorów samego wytworu tej sztuki, stymuluje pracę naszej prawej półkuli mózgowej, która jest twórcza. A nasze społeczeństwo jest nauczone wykorzystywać głównie lewą półkulę, która jest logiczna, analityczna, ale też odtwórcza. Także obojętnie, czy jest to taniec, rzeźba, malarstwo czy śpiew, w tych form rozwojowych jest bardzo dużo i bardzo dobrze, bo każdy może znaleźć taką aktywność, która na dany moment jest dla niego najlepsza, najbardziej otwierająca. To, co jest wspólne dla tych metod, to właśnie dążenie do osiągnięcia stanu spontaniczności, relaksu, docieranie do swoich emocji, często tłumionych na co dzień. Czyli generalnie taka namiastka poczucia wolności, kiedy pozbywamy się blokad narzuconych na nas na co dzień. I to pozwala na zbalansowanie pracy obu półkul. A wtedy działamy najefektywniej. Osiągamy postawę twórczą w życiu, czyli cechuje nas oryginalność, skojarzeniowość, elastyczność i wszechstronność. I dokładnie to daje nam Vedic Art. W skuteczny sposób docieramy do swojego potencjału twórczego. Dlatego mówi się, że właśnie po tych zajęciach życie staje się prostsze i łatwiejsze, bo potrafimy w sposób twórczy rozwiązywać każdy problem, który napotykamy potem w życiu. I co warto, na co chciałabym tutaj szczególnie zwrócić uwagę, to na to, że nasz system szkolnictwa zaniedbuje bardzo ten element rozwoju tej naszej prawej półkuli. W każdej podstawie programowej nauczania masz napisane, że partycypacja w procesie tworzenia artystycznego jest niezwykle istotnym elementem dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju młodego człowieka. Natomiast nie wiedzieć czemu nie jest to w żaden sposób realizowane.
Bo jak popatrzysz na plan lekcji w szkole podstawowej, to masz tam aż całe 45 minut plastyki i aż całe 45 minut muzyki. Na wiesz, na około 30 godzin zajęć w tygodniu. Także odejmując od tego zajęcia fizyczne, no to popatrz, dzieci rozwijają 2 godziny lekcyjne w tygodniu prawą półkulę twórczą, a przez 24 godziny rozwijają lewą, tą logiczną i odtwórczą. Także no rozbieżność jest tutaj znaczna, prawda? Przy czym można pójść jeszcze dalej. Możesz zapytać się, jak są prowadzone te zajęcia z plastyki. A niestety jest wielu nauczycieli i też rodziców niezorientowanych w sprawach twórczości, twórczej aktywności dzieci, która jest tak naprawdę wielką wartością daną im przez naturę. I należy ją pielęgnować i rozwijać i uszlachetniać, ale też właśnie równie łatwo jest ją zahamować i wypaczyć. Bo tworzenie, wiesz, prac z szablonów lub na konkurs, żeby ładnie wyglądała tam wystawka na korytarzu, no ma niewiele wspólnego ze swobodną ekspresją twórczą. I naprawdę jest niewielu nauczycieli z powołaniem i z kompetencjami, którzy wiedzą, jak właściwie prowadzić takie zajęcia plastyczne. Także przez cały okres dojrzewania aspekt swobodnej ekspresji artystycznej jest bagatelizowany. I przez to człowiek im starszy, to zazwyczaj tym bardziej pozamykany. No a Vedicard właśnie pozwala na nowo się otworzyć. I może warto jeszcze wspomnieć tutaj o czymś trochę innym, czym jest artterapia. Czyli forma psychoterapii, w której media artystyczne są formą komunikacji z pacjentem. Czyli uczestnik artterapii tworzy obrazy i inne obiekty, które potem są analizowane pod kątem znaczeń, które w tych obrazach są ukryte. I tu warto zaznaczyć, że Vedicard nie jest formą terapii, jest formą rozwoju, samouświadomienia. Nie jest formą terapii w tym sensie, że obrazy, które malujemy, nie są właśnie potem w żaden sposób analizowane pod kątem zawartości treściowej tych obrazów. Tak jak ma to miejsce właśnie na terapiach z wykorzystaniem plastyki. I jeszcze jedna rzecz, o którą pytałeś, czyli dlaczego właśnie plastyka, czy dlaczego właśnie malarstwo na Vedicardzie? No więc myślę, że pewnie głównie dlatego, że twórca tej metody był malarzem, ale też malowanie jest jedną z najprostszych form sztuki. Kiedy jeszcze na takich warsztatach usłyszysz, że tak naprawdę nie jest istotne, co namalujesz, a istotny jest sam fakt, że będziesz to robił, to zazwyczaj puszczają wszelkie opory. Poza tym w metodzie Vedicard transformujemy blokady i ograniczające przekonania, które no, tkwią w naszej podświadomości, tak? A językiem podświadomości jest właśnie obraz i kolor. Ponadto twórczość plastyczna jest taką naturalną formą ekspresji dla każdego małego dziecka, jeśli tylko dane jest mu dostać kawałek kartki i kredki czy farby. Zwłaszcza w tym okresie, kiedy jeszcze funkcja mowy nie jest dobrze wykształcona. Także tak naprawdę wszyscy kiedyś byliśmy malarzami i rysownikami, tylko najczęściej o tym nie pamiętamy. I co jest istotne, to właśnie od dzieci możemy się uczyć takiego stanu kontemplacji, który chcemy osiągnąć na zajęciach Vedicard, bo dziecko, które maluje, robi to dla samego procesu, dla wyrażania w sposób twórczy swojej własnej ekspresji. Jego działanie plastyczne nie jest absolutnie nastawione na efekt. Robi to, angażując się w ten proces bez reszty. Maluje jakby całym sobą. Maluje co chce i jak chce i jest to spontaniczne, i jest to z radością i to jest bez blokad.
Niestety, kiedy od strony dorosłych zacznie się ocenianie tych prac, czy poprawianie dziecka, bo tam, nie wiem, kaczka wygląda inaczej, no to rozpoczyna się taki powolny, acz konsekwentny ograniczanie tej swobody, swobodnej ekspresji twórczej dziecka. Bez wątpienia mogę stwierdzić, że odejście od takiego perfekcjonizmu i nakierowanie na konkretny efekt powoduje, iż nasze działania stają się bardziej kreatywne, no i tak bardziej, można powiedzieć, także lekkie. A wracając jeszcze do pobudzenia artyzmu w swoim życiu, myślę, że warto by zwrócić uwagę na taki aspekt, że sztukę możemy kreować nie tylko w takich typowo artystycznych dziedzinach jak malarstwo czy muzyka, ale także w przyziemnej pracy czy po prostu w tym zawodzie, który obecnie wykonujemy. Być artystą to naprawdę nie znaczy tylko, wiesz, tworzyć artystyczne rzeczy, tak? Tylko, wiesz, no, fryzjerka też jest artystką, jeśli, wiesz, wykonuje swoją pracę z pasją, tak? Jest to jej życie. Ona przychodzi, wiesz, jak na skrzydłach i tam po prostu każda głowa ufryzowana jest dla niej, wiesz, po prostu kolejną radością, tak? I tak naprawdę jest taki z każdym zawodem, z każdą rzeczą, którą wykonujemy, tak? Jeśli robimy ją z pasją, robimy ją z sercem i z miłością, to wtedy cokolwiek to nie jest, to jest sztuka. Okej, no i właśnie w tym momencie następuje ten punkt, w którym nasze półkule zaczynają ze sobą współpracować. Następuje tak zwana synchronizacja i współdziałanie, które jest powodem czego? Co się wtedy dzieje w naszym życiu? Tak, chodzi o tą prawą i lewą półkulę, dlatego, bo jeśli one działają harmonijnie, to wtedy właśnie następuje ten moment, że w tym życiu robi nam się łatwiej. Dlaczego? Dlatego, bo wtedy one współdziałają ze sobą, tak? I ta prawa twórcza wymyśla coś, tak? Jakiś koncept, a ta lewa jest od tego, żeby to realizować, tak? I wiesz, wdrażać w tą naszą sytuację życiową, nie? I to wtedy po prostu nagle się okazuje całkiem fajne, łatwe i przyjemne w życiu. Natomiast zazwyczaj, jeśli właśnie jest, wiesz, ta harmonia zaburzona, to owszem, nawet ta prawa półkula może coś sobie wymyślić, natomiast lewa z miejsca to będzie sabotować, tak? Bo wynajdzie tak naprawdę 1000 powodów na to, żeby nie spróbować tej nowej rzeczy. Bo jest przyzwyczajona wiesz, do starych swoich schematów, tak? Nie chce wychodzić ze swojej strefy komfortu i tak dalej, nie? No to jakby każdy, kto tam jakoś się tym interesuje, no to zna ten schemat, nie? Na warsztatach Vedicard posługujemy się farbami jako narzędziami, natomiast to, jeśli właśnie, wiesz, uzyskasz to połączenie z tą prawą półkulą, uzyskasz tą synchronizację, tam spotkasz się z tą swoją intuicją, to ona po prostu poprowadzi cię do tej twojej kreacji i wtedy, wiesz, dzieją się takie rzeczy na tych warsztatach, że, wiesz, nagle ktoś sobie przypomina, o, że kiedyś to on lubił coś tam, nie? Właśnie pisać wiersze. Albo kiedyś to ja coś tam lubiłam robić, tak? To jest tak, że po warsztacie Vedicard nie musisz koniecznie, wiesz, zostać malarzem, tak? I malować tych obrazów. Efekt jest taki, że po Vedicard po prostu wracasz na tą swoją drogę. Jakby z powrotem uzyskujesz jakby pamięć o tym, co ci kiedyś kręciło, co było dla ciebie pasją, a zostawiłeś w związku z rozumowym podejściem do życia, tak? No dokładnie. Także możemy tutaj w każdym zawodzie znaleźć taki aspekt artystyczny, bądź też, jeżeli się wprost takiego artystycznego aspektu nie uda znaleźć w takich typowo technicznych zawodach, czy nie wiem, medycznych, to może pobudzimy po prostu kreatywność, żeby w tej naszej pracy coś się działało w sposób bardziej taki jednocześnie rozwijający, zmieniający coś w sposób budujący. Też tak sobie to wyobrażam.
ale wiem też, że tradycyjnie szykuje się nam webinar już 11 kwietnia w środę o godzinie 20. No i Marta, oczywiście tematyką będzie Vedicard, ale o czym konkretnie będziemy mówić, jakie tam wartości znajdziemy oprócz tego, co dzisiaj poruszyliśmy, dlaczego warto się pojawić na tym webinarze? Tak, na webinarze opowiem Wam bardziej szczegółowo, jak wygląda sam proces przechodzenia 17 kroków w metodzie Vedicard i dlaczego ten proces jest taki genialny. Jak działają te mechanizmy, które powodują te przemiany. Oczywiście nie zdradzę Wam wszystkich 17 zasad, ale żebyście mieli szansę poczuć, o co chodzi z tym pobudzaniem prawej półkuli, zdradzę Wam pierwszą zasadę i zrobimy ćwiczenie z nią związane. Ćwiczenie to ma za zadanie skutecznie wyciszyć lewą półkulę i dlatego jest tak bardzo istotne dla całego procesu. I w czasie warsztatów często do niego wracamy, jeśli mamy taką potrzebę. Poznając tą metodę, będziecie mogli z niej korzystać za każdym razem, kiedy będziecie potrzebowali sięgnąć do swoich zasobów twórczych, aby coś wymyślić albo aby znaleźć jakieś rozwiązanie dla swojego problemu. Na webinarze pokażę Wam też zdjęcia z wyspy Åland w Szwecji, na której twórca metody Kurt Schallman organizował swoje warsztaty Vedicard. Jest to niezwykła przestrzeń z dużą ilością tak zwanych miejsc mocy. Ciekawostką jest to, że Kurt organizował swoje warsztaty w stodołach na tejże wyspie, aby dać uczestnikom takie poczucie całkowitej wolności i swobody twórczej. Także pokażę Wam te stodoły, jak one wyglądają i jak się w nich maluje. No i na koniec zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie, ale to już będzie niespodzianka. Przygotujcie kartki czyste i długopis. Także oczywiście będą na webinarze nagrody, jeszcze pomyślimy jakie konkretnie, ale na pewno związane z tematyką. Okej, okay. Jeszcze Marta na koniec, jakbyś mogła powiedzieć, gdzie cię można znaleźć w sieci, jakie się warsztaty szykują najbliższe i w jakich miastach działasz, no i jak cię z tobą skontaktować. Ja generalnie jestem z Warszawy i najczęściej robię kursy w Warszawie, natomiast jestem otwarta na wszelkie propozycje. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, żeby pojechać gdzie indziej, to zabieram sztalugi, palety i przyjeżdżam do Was. Moje warsztaty najbliższe będą już w kwietniu 19-22, potem w czerwcu i w sierpniu. I szczególnie wszystkich namawiam właśnie na te warsztaty w sierpniu, bo organizowane będą właśnie na wzór warsztatów z wyspy Åland w przestronnej stodole, niedaleko Półtuska. To urocze i przyjazne miejsce blisko natury z dużą otwartą przestrzenią, także będzie można spać na sianie. A z doświadczenia wiem, że taka przestrzeń i pełna swoboda bardzo sprzyja pozbywaniu się blokad i otwieraniu się na swój potencjał. Można mnie znaleźć na Facebooku Marta Kolasz. Jest tam też fanpage, ale dopiero w fazie rozruchu. Znajdziecie mnie też w internecie, moja strona malarstwointuicyjne.pl. Super, także wszystkie te linki są w opisie tej rozmowy, a ja wszystkich oczywiście zapraszam na webinar. Zapisy także powinny być pod tym wywiadem. Webinar oczywiście jest bezpłatny, więc zapraszam i widzimy się w środę 11 kwietnia o godzinie 20. Do zobaczenia. Dzięki Marta za rozmowę. Dzięki, zapraszam Was serdecznie.